dzień dobry. O, właśnie chciałem wam coś powiedzieć. Właśnie dzwoniłem do Jeremka, a nie odbierał, z kimś chyba rozmawiał. Może nie ma czasu, bo są zajęci, bo są święta. Nie wiadomo, co tam robią, bo mogli się jeszcze nie obudzić. Może razem jeszcze śpią. A właśnie chcę wam powiedzieć, bardzo dobre, o, wy sami widzieliście, byłem wczoraj, były, są jeszcze święta, byłem razem z kolegami, z przyjaciółmi, jak to się mówi też, i po prostu zrobiliśmy i pokazaliśmy, że po prostu nie ma takiego czegoś. Są różne momenty w życiu, że nie muszę być w Polsce, że o, tam tańsze, lepsze rzeczy, całe te, ale ogólnie można tutaj też przygotować, coś zrobić, pokazać wam, że po prostu można, a nie po prostu ten knur Krzysztof wesołych świąt mu życzę, a co, że pomalowali tobie dom, nie wiem, czy w bombki, czy w kwiatki, nie wiadomo, bo wiosna jest. Tak samo wam powiem, o właśnie, przypomnę wam, święta w grudniu, co się działo, petardami zaczęli strzelać, jak to się mówi, i po prostu, co, pożar był, musieliśmy kurę gasić i była straż pożarna i policja, nie policja, sami widzicie, wy sami do tego dążycie, że ogółem ja bardzo jestem zadowolony, że stamtąd mogłem w jakiś sposób to, że zostawiłem pewne rzeczy swoim, no, moje rzeczy, po prostu ja tutaj powoli, powoli, sami widzieliście, sobie można nie od razu coś kupić, a te śmiecie, co tam zostały, niech Konon Knur, ten Kononowicz, niech recytację puści w internet, może Jacek mu niech pomoże, niech pogada ze Sławkiem, że kto chce po prostu jakąś rzecz kupić ode mnie, to po prostu recytacja, po prostu ile to będzie, kto ile zapłaci, to po prostu ta osoba to dostanie. No chyba najlepsze to jest rozwiązanie. To właśnie święta są, tak ogółem, sami widzicie, mimo takiego czegoś, że miała coś. A moja rodzina wspaniała na pewno oglądała te wydarzenie świąteczne. Spokój, cisza i kultura. Tak powinno być właśnie. Ludzie sobie na samym początku zaczęliście obrażać, wyzywać, całe te wpłacacie pieniądze, a wy myślicie, że ja mam jakieś dreszcze. Proszę o jeszcze, tak? To wpłacacie 5 zł, bardzo dziękuję wam. Zawsze te 5 zł na coś pójdzie, jak przyjdzie, przyjdą, jak to się mówi. No i o, a jedna osoba tego serdecznie z Kanady czy skądś, nie pamiętam, to 100 zł wysłał wczoraj. Dla tej osoby też gorąco pozdrawiam i bardzo dziękuję, bo byłem po prostu w drugim pokoju, paliłem papierosa i po prostu słyszałem, że taki donate i po prostu Arek powiedział o to sam raz i po prostu przyszedłem, usiadłem i powiedziałem i podziękowałem. Tak powinno być, a nie inaczej. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, wracałem o 5 rano z krecikiem. Trochę chłodno było. Teraz dopiero słońce wyszło, ja nie wiem, niebo odkryło się dla nas. Dla ludzi świeci słońce, żeby byli uśmiechnięci, żeby się w tym dniu nie martwili, co będzie dalej. Po prostu tak jak klocki, jak się
klocki układa, pa, 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 o, już wyszło, jest tak. I tak będzie. No i już. Nie, o właśnie chciałem pokazać ludziom, że po prostu są w życiu takie sytuacje, że po prostu człowiek się gubi i później po prostu odnajduje się, musi pozbierać klocki w głowie, czy w tą, czy w tą, i po prostu coś wychodzi, o, i obudził się, cholera jasna. I trzymajcie się i życzę wam wesołych świąt, cholera jasna, o tak o.